Muszę przyznać, że jestem trochę podekscytowana dzisiejszym odcinkiem. Ja też, bo dzisiaj wejdziemy na zupełnie inny poziom pielęgnacji roślin. Pielęgnacji, którą można nazwać sztuką. Zaczynam się trochę bać, ale to prawda. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sztuką bonsai, ale taką dla początkujących. Jeśli my sobie poradzimy, to nasi widzowie z pewnością też. Ale na początek zajmiemy się dużo prostszą sztuką, sztuką YouTube'owania. Dajcie suba, naciśnijcie dzwoneczek, tak żeby nie przegapić żadnego odcinka Zielonej Szkoły Wokaz. No to zaczynamy! Kiedyś myślałem, Ewa, że drzewka bonsai to taki specjalny gatunek roślin, który po prostu w takiej formie rośnie. A tu zaskoczenie. Bonsai to nic innego jak sztuka miniaturyzacji normalnych gatunków drzew i krzewów. I słowo sztuka nie jest tu przesadą, ponieważ była i jest znana od wieków w Azji. Była uprawiana przez bogatszą część społeczeństwa i rozdawana w ramach prezentu. Teraz też bonsai są fajnym i eleganckim pomysłem na prezent. I dość wymagającym dla osoby obdarowanej, ponieważ formowanie takiego drzewka tak naprawdę nigdy się nie kończy. Jest to fascynujące, ale przejdźmy w końcu do konkretów. Japońskie słowo bonsai oznacza po prostu uprawę w tacy. Zresztą doniczka stanowi bardzo ważny element całej tej kompozycji. Musi być płaska i ozdobna. Drugim elementem tego słowa jest uprawa. Jest bardzo ważna, ponieważ tworzenie drzewka bonsai to nie wyścigi. Jest to zdecydowanie przygoda dla tych bardziej cierpliwych. Oj, to chyba nie dla mnie. Ale dlaczego nie? A może akurat odkryjesz w sobie artystyczną duszę, a twoja wyobraźnia pomoże przy formowaniu drzewka? No tak. Bonsai z reguły ma przypominać miniaturowe drzewo. Zresztą sztuka ta tak naprawdę zaczęła się od uprawiania normalnych, dużych drzew w naturalnych ich warunkach. Bonsai rozwinęło się na tyle dobrze, że na przełomie XIX i XX wieku organizowane były specjalne wystawy. Niektórzy uznawali, że sztuka bonsai jest tej samej klasy, co malarstwo i rzeźba. Tyle historii. Zacznijmy od wyboru rośliny. Okej, czyli idziemy do sklepu i kupujemy fajne bonsai. Krzysiu, nie ma tak łatwo, ale faktycznie, możemy naszą przygodę zacząć od kupna gotowego już drzewka i tylko wykonywać cięcia pielęgnacyjne, ale my dzisiaj spróbujemy zrobić takie drzewko od podstaw. Tutaj najpopularniejszym chyba będzie Ficus Beniamina. Ma giętkie łodyżki, dużo liści, tutaj naprawdę możemy pobawić się formą. Ciekawym wyborem będzie też Ficus Tempy, który ma w podstawie charakterystycznie zrośnięte korzenie, które już same w sobie przypominają drzewko bonsai. Jeśli chcemy hodować drzewko bonsai w ogrodzie, tutaj świetnie sprawdzą się gatunki rosnące w naszym klimacie. Klon palmowy, tuja czy biały świerk. Nie zapomnijmy też o gruboszu, tylko pamiętajmy, że jego pędów nie drutujemy, a formujemy drzewko przez przecinanie. Ale więcej o tej roślinie opowie nam Sebastian Kulis. Grubosze, inaczej drzewka szczęścia, to rośliny, które wiele wybaczają, więc może właśnie w ten sposób dają nam to szczęście. Grubosz jest rośliną, która naprawdę bardzo długo wytrzymuje bez wody. Możemy go nie podlewać raz, trzy, pięć i zawsze da radę. A jeżeli zapomnimy go podlać, wystarczy tylko zalać wodą i on wyssie ją i będzie znów sprężysty i szczęśliwy. Ja swoje wszystkie grubosze latem, gdzieś w maju, wyrzucam na balkon i tam spędzają cały sezon. Dzięki kąpielom słonecznym grubosze pięknie się wybarwiają, więc jeżeli zobaczycie, że was zielony grubosz robi się delikatnie czerwony, to znaczy, że tak powinno być. I nie jest to żadna choroba. To, co lubię w gruboszach, to to, że też bardzo łatwo dają się rozmnażać. Wystarczy oderwać kawałek takiego grubosza, wsadzić do ziemi i mamy praktycznie nową roślinkę w parę tygodni. Też kolejnym plusem gruboszów jest to, że są bardzo rzeźbiarskie, bardzo plastyczne i tak naprawdę możemy im nadać, jaki chcemy, kształt, czyli usunąć na przykład liście od dołu i trzymać tylko koronę, albo podcinać z góry, by miały bardziej krzaczastą formę. I dzięki temu możemy nazwać je trochę takim bonsai dla niewtajemniczonych. Ewa, gotowa na fryzjera? Zanim zabierzemy się za prace fryzjerskie, powiedzmy naszym widzom, jakie wyróżniamy style cięć. Jedno pielęgnacyjne, drugie formujące.
pielęgnacyjny, jak sama nazwa wskazuje, ma udoskonalić kształt naszej rośliny. Wykonujemy go zwykle na gotowych drzewkach bonsai. Nie bójmy się przycinać wierzchołka. Cięcie formujące ma nadać kształt naszemu drzewku i tak naprawdę od niego wszystko się zaczyna. Nie wiem, Krzysiu, czy wiesz, ale wyróżniamy aż kilkanaście stylów. O niektórych z nich opowiemy w dalszej części odcinka. Fascynujące, cała ta systematyka. Widać tutaj prawdziwy kunszt. Zacznijmy od najprostszego stylu, inaczej wyprostowanego lub regularnego. Takie drzewko ma pionowy pień i gałęzie rozchodzące się na boki, tworzące piramidę. Wbrew pozorom, nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Mi z kolei podoba się styl ukształtowany przez wiatr. Drzewko lekko pochylone w jedną stronę, tak jakby naturalnie wiatr je pochylił. Wyróżniamy też styl o wielu pniach. I co ciekawe, tylko w tym stylu możemy sformułować drzewko o dwóch pniach. W pozostałych będzie to już liczba nieparzysta. Najczęściej spotykanym stylem wśród początkujących jest styl miotlasty. Charakteryzuje się on grubym pionowym pniem i gałęziami tworzącymi miotlastą koronę. Przede wszystkim potrzebujemy drzewka. My będziemy pracować na tui i oczywiście płaska doniczka. Do tego przyda się kilka elementów dekoracyjnych. Mogą to być kamienie ozdobne. Konieczny jeszcze będzie sekator i drucik. Najlepiej aluminiowy albo miedziany. Kupicie go spokojnie w każdym sklepie ogrodniczym. Pamiętajcie, żeby nie miał więcej niż 1/3 grubości gałęzi, które będziemy drutować. Najpierw przesadzamy drzewko do docelowej donicy. Mocno oczyszczamy korzenie i spłaszczamy system korzeniowy. Najbardziej wyrastające korzenie obcinamy. Roślinę sadzimy do doniczki, wybierając ziemię dopasowaną do danego gatunku. Możemy wykorzystać tu także ozdobne kamienie. Formowanie bonsai rozpoczynamy od obejrzenia rośliny i wymyślenia, do jakiego kształtu chcemy dążyć. Usuwamy gałęzie krzyżujące się, niepasujące do przemyślanego układu, wybiegające poza koronę. Jeśli dwie gałęzie występują na tej samej wysokości pnia, jedną należy wyciąć. Zdrowe rośliny powinny poradzić sobie po usunięciu z nich 1/3 zieleni. Rany po cięciu warto zabezpieczyć specjalną maścią. Teraz przechodzimy do drutowania. Zaczynamy od głównych gałęzi. Jeśli druty są ułożone na tej samej części, umieść je blisko siebie. Po zadrutowaniu całej rośliny zaczynamy formowanie drzewka. Przytrzymujemy zewnętrzną część gałęzi i zaczynamy wyginać kciukami. Tylko delikatnie i przemyślanie. Wielokrotne wyginanie może doprowadzić do uszkodzenia rośliny. Pamiętajcie też o zdjęciu drutów, zanim zaczną wrastać w łodyżki. To, co zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku, to pierwszy krok do uzyskania drzewka bonsai. Ale tak jak mówiliśmy na początku, ta sztuka wymaga cierpliwości. A także wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jak sami widzieliście, mocno przycięliśmy korzenie naszej rośliny, przez co jest narażona na przesuszenie. Dlatego nie powinniśmy zapomnieć o podlewaniu. Pamiętajcie też o nawożeniu od wiosny do lata. Nie nawozimy kilka tygodni rośliny zaraz po przesadzeniu. Jesienią stosujcie nawóz o niskiej zawartości azotu, tak aby przyrosty się utwardziły. W sklepach specjalistycznych znajdziecie już gotowe nawozy do bonsai bez azotu i wiele akcesoriów przydatnych dla tych już bardziej zaawansowanych. Moglibyśmy jeszcze tak długo, ponieważ bonsai liczą się szczegóły. Dlatego nie przedłużajmy, przejdźmy do podsumowania odcinka, bo dowiedzieliśmy się dziś naprawdę dużo. Po pierwsze, bonsai możesz tworzyć z roślin domowych i zewnętrznych. Nigdy nie hoduj ich niezgodnie z przeznaczeniem. Bonsai w domu będzie najłatwiej tworzyć z fikusów. Po drugie, nie ma dwóch takich samych bonsai. Możesz wybierać z różnych uznanych stylów prowadzenia drzewka lub inspirować się nimi, ale liczy się Twoja inwencja twórcza. Po trzecie, rozsądnie tnij i drutuj gałęzie, dążąc do upragnionego kształtu. Zabezpieczaj rany po cięciach, a przy wyginaniu grubych gałązek dodatkowo zabezpiecz je rafią. Pamiętaj, że cały proces mocno nadwyręża rośliny, więc rób wszystko, by pomóc jej utrzymać dobre zdrowie. I wreszcie, po czwarte, bonsai to sztuka, która nigdy się nie kończy.
Nie od razu otrzymasz wymarzony kształt drzewka, a twoje plany mogą zmieniać się nieco w każdym sezonie. Przyznam, Ewa, że odkryłem dziś swoją artystyczną stronę. Chyba się wkręciłem w to bonsai. No i świetnie, bo o to chodzi, żeby próbować czegoś nowego. Jeśli macie jakieś doświadczenia w tworzeniu drzewek bonsai, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku Zielonej Szkoły Wokas.